Siemka, siemka, witam na kanale Alkoholowe. Dzisiaj zajmiemy się koktajlami, które zrobicie na zaś, na imprezę, żeby mieć większą ilość gotowych koktajli w butelce do przelania do lodu, żeby tylko od razu móc się skupić na imprezie i mieć wszystko przygotowane wcześniej, żeby nie siedzieć za barem i nie robić koktajli, tylko mieć wszystko z góry zaplanowane i zrobione wcześniej. Także trzy podstawowe alkohole, rum, tequila i gin i na tym się dzisiaj skupimy, także żeby nie przeciągać, zabieramy się do roboty. Shaker oczywiście nie będzie potrzebny, więc go chowam, ale co nam będzie potrzebne? Na pewno będą nam potrzebne duże ilości soków cytrusowych, dlatego żeby ułatwić Wam życie, klasycznie przypominam, że jest coś takiego jak Super Juice, czyli taki patent, jak zrobić z kilku owoców całą butelkę soku. Jest to takie lekkie oszukiwanie, ale zarąbiście działa, także na dole macie link do przepisu w odcinku, który jest temu poświęcony. Ale teraz szybko przypomnę. Ściągacie obieraczką zest z cytrusa, czy to limonka, cytryna, czy też na przykład pomarańcza. Ważycie ten zest i później w kalkulatorze, który Wam podlinkuję, pokazuję Wam, ile macie dodać jakiego kwasku. Są dwa rodzaje kwasku. Zwykły cytrynowy oraz jabłkowy. Możecie go zamówić na Allegro. Do soku cytrynowego jest potrzebny tylko zwykły cytrynowy w razie czego. Opcjonalny przy limonce, ale jak go nie użyjecie i zastąpicie zwykłym, to też będzie ok. Także zasypujecie kwaskiem skórki odpowiednio zważone. Zostawiacie na kilka godzin, aż puści sok. Dodajecie sok z tych owoców oraz wodę wagowo według kalkulatora. Blendujecie wszystko, odcedzacie, wlewacie do sparzonej butelki i macie mega dużą ilość soku. Zobaczcie tutaj, ten sok to jest sok z dwóch cytryn. Serio, to jest sok z dwóch cytryn. Tyle tego wyszło, zobaczcie. A tutaj mam całą butlę soku z limonek, których było chyba cztery malutkie limonki. Także jak widzicie, wydajność jest kosmos. Minimalnie się różni smakiem od zwykłego. To nie ma jakby co się oszukiwać, że to będzie identyczne, ale na potrzeby imprezowe to jest po prostu złote rozwiązanie. Zobaczcie, jaka to jest oszczędność. Ile kosztuje limonka? 1,20 zł, 1,50 zł, 2 zł maksymalnie. Nie? To 8 zł i macie butelkę soku. A gdybyście chcieli zrobić taką butelkę soku sami, to kurde, wyniosłoby to z 4-5 dych pewnie. Dobra, do roboty. Na warsztat wlatuje na początek tequila i zrobimy sobie imprezowy batch margarity ogórkowej. Tak, dobrze słyszycie, ale zobaczcie, że będzie zarąbiste. I co nam będzie potrzebne do tej margarity? Na pewno tequila, na pewno ogórek zwykły, zielony i sok z limonki. Oraz syrop z agawy lub syrop cukrowy, który jak wiecie, to jest po prostu woda z cukrem w stosunku 2:1. Wtedy jest tak zwany simple syrup rich, bardziej słodki taki powiedzmy. Także jeżeli nie macie syropu z agawy, co polecam naprawdę, bo w przypadku tego koktajlu zarąbiście działa, no to po prostu woda z cukrem 2:1, czyli wsypujecie 200 g cukru, 100 g wody do mikrofali na minutę, mieszacie i macie gotowe. Mega prosta robota. Albo w garnku. Dobra, ogórek potrzebujemy zblendować na początek, więc go sobie siekamy na mniejsze kawałki. Wrzucamy do blendera i zobaczymy, czy dźwignie w ogóle, bo on troszkę jest sucho, ale zobaczymy, może pójdzie. Jak widzicie, kręci na pusto, więc mu spróbuję trochę pomóc. Tu by się przydał oczywiście malakser, taki, który ma takie szerokie, ostrze, to wtedy by to ładnie złapało. Albo po prostu dodać trochę wody, co pewnie zaraz zrobię, bo znając życie finalnie i tak będę musiał to zrobić. Ale dajmy mu jeszcze szansę na sucho. No i dobra, mamy zblendowane. To teraz musimy sobie to jakoś odcedzić do miski i przez sitko. Parę minut i będziemy mieli idealny wywar do koktajlu. No dobra, wyszło nam tyle soku. Zobaczmy, jak to smakuje. Sok z ogórka. Nie jest gorzki, nie jest słodki, jest po prostu ogórkowy, także idealnie nam się tu wpasuje. No to teraz przechodzimy do części już konkretnej przepisu. Bierzecie kielich blendera. Możecie to oczywiście wymieszać w butelce, normalnie wytelepać, więc jeżeli chcecie to sobie od razu szykować do butelki, to wlewacie to do butelki po prostu. Najpierw leci tequila. Potrzebuję, ja to robię w wersji na pół butelki, tak jakby pół, tak, wersję na pół, robię po prostu wersję na połowę butelki, możecie to sobie przemnożyć po prostu przez dwa, wkładając pół butelki, że jest 350 gramów tequili, jeżeli jest 0,7, także tyle wlewam. I teraz proporcje w margaricie to są 3-2-1, przynajmniej moje idealne 3-2-1, czyli 3 tequila, 2 cytrus, 1 słodzik i mamy 350 tequili, więc potrzebuję 2 trzecich limonki, czyli 350 razy 66,6% to daje 233 mniej więcej mililitry soku z limonki. W tym przypadku Super Juice. Jeżeli chcecie sobie to łatwiej liczyć, ja to zawsze tak robiłem na imprezach, kiedy robiłem takie duże batche. W butelce koło 9 zazwyczaj liczyłem, czyli robiłem 9,6,3, czyli 9 tequili, 6 limonki, 3 słodzika. To była albo agawa, albo to był likier. W przypadku agawy trochę mniej, bo wtedy ona jest mega słodka. Dobra, wracając do tematu, limonki 233.
Okej, mamy trochę więcej, ale to nic. Teraz idzie słodzik, czyli syrop z agawy, który jest mega słodki, więc zakładając, że 33% z 350 jest 115, to dla bezpieczeństwa wleję tutaj 100, maksymalnie 100, 100 ml agawy, czyli ponad 3 szoty. I teraz ogórka mam 166, czyli załóżmy, że to jest dokładnie połowa tego co tequili i myślę, że to będzie idealnie do tego koktajlu. Ładny nam się zrobił kolorek. Teraz to tylko zblendować i jeżeli chcecie to podawać w od razu mrożone na przykład, no to wtedy wsypujecie tu lód, blendujecie z lodem i macie pięknie zmrożony koktajl od razu gotowy do podawania. A jeżeli planujecie to używać, tak jak Wam mówiłem, że do polewania na lodzie, tak jak ja to teraz zrobię, no to albo sobie to przelewacie do butelki od razu i szejkujecie sobie po prostu, żeby wymieszać ładnie i później do lodówki czy do zamrażarki, żeby to zmrozić i na lód, albo blendujecie z lodem i podajecie po prostu zmrożone. Także dwie takie opcje, obie są jakby spoko. Okej, blendujemy. Blendowanie ma na celu wymieszanie cytrusów z resztą koktajlu, bo chodzi o to, żeby się to ładnie wymieszało. Podczas szejkowania też dostaje się powietrze, to lód jak się do tego dołoży, to się pięknie wtedy miesza i robi się całkowicie fajna tekstura inna. Dlatego w przypadku tego, że nie dodajemy lodu, i tak to zblendujmy to na chwilę, żeby się wymieszało idealnie. I dopiero będziemy próbować sobie na lodzie. I tyle wystarczy. Jak widzicie, napowietrzyło się pięknie i teraz trzeba to jakoś spróbować. No to teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na imprezie. Mamy, to już jest schłodzone. Załóżmy, że jest schłodzone. Spróbujmy, jak to w ogóle smakuje. Mamy sobie taki oto kubeczek. Ktoś mi to podaje. Siemka, dzięki, że wpadłeś i tak dalej. No i bomba. Bardzo fajne, bardzo takie, bym powiedział, lekko cierpkie, ale mega, mega smaczne. I nie macie tego takiego pierwszego strzała tequili, jak zazwyczaj jest w klasycznej margaricie, która może odrzucać dość mocno od razu, jeżeli ktoś nie lubi. Więc myślę, że fajna opcja. I tak jak mówię, jest zarąbista pod tym kątem, że robicie sobie taki wielki dzbanek albo jeszcze większy, no bo w ogóle sobie taką beczkę sobie nastawiacie, taką wielką, z większej ilości butelek na większą ilość ludzi i wtedy macie tak naprawdę z głowy cały wieczór, nie? Nie musicie nic szykować. Po prostu jakbyście mieli skrzynkę z piwem. Otwieracie, pijecie, dziękuję, załatwione. A macie jakościowe koktajle smaczne, po których nie będzie łeb bolał. Najważniejsze. O ile nie przesadzicie oczywiście. Jedziemy z kolejnym. Koktajl numer 2 to będzie gin, sok z limonki, truskaweczki i mięta. Mega proste i do tego jeszcze pójdzie oczywiście syrop cukrowy. Mega smaczny, bez kombinowania, w dużej ilości nie będzie mdlił, w dużej ilości Wam po prostu nie będzie brzydł, będzie Wam cały czas smakował, będzie fajnie. Ponownie się skupiamy na ilości połówkowej, czyli pół butelki 0,7 na taką partię. Oczywiście w opisie będą wartości na całą butelkę, bo jest jak imprezowo, no to imprezowo. Myślę, że zakładam, że będziecie robić jednak duże partie, a nie połówki. Truskaweczki do blendera, jakieś myślę 10 truskawek na tą ilość, tak na bogato zrobię, żeby było bardziej. I tutaj ta sama sytuacja, co mieliśmy w przepisie poprzednim, czyli próbujemy blendować to tak jak jest i odcedzamy sok z tych truskawek. Zobaczymy, czy mikser sobie poradzi. Troszkę za mało płynu, więc w tej sytuacji dodam ilość ginu, która już nam jest potrzebna do koktajlu, czyli 350 ml. Blendujemy ponownie. I teraz i cedzimy całość z tych wszystkich farfocli, co zostało. Już pachnie ginem, pięknie. Teraz dodajemy cytrusa, płuczemy kielich blendera albo bierzemy czystą butelkę, wlewamy zawartość tutaj, także mamy już gin i truskawki. Teraz dochodzi sok z limonki, może być też sok z cytryny oczywiście. Przypominam, super juice w tym przypadku. Cytrusa potrzebujemy 3/8, bo tak mniej więcej proporcjonalnie to wygląda, więc niecałe pół jakby, czyli 275 załóżmy w tym przypadku, coś takiego. Syrop cukrowy potrzebujemy dokładnie 4 razy mniej niż ginu, czyli 350 na 4. Potrzebujemy dokładnie 87,5 g syropu cukrowego, aby to posłodzić. Lub syropu z agawy, wtedy trochę mniej, bo syrop z agawy jest słodszy, przypominam. 87,5. No to blendujemy. Zapomniałem o najważniejszym jeszcze jednym składniku, o mięcie. Szybko teraz nadrobię moją skuchę. Bez mięty też będzie zarąbiste, ale mówię Wam, z tym będzie dużo lepsze. To możecie też, tak jak mówiłem, podstuningować syropem cynamonowym, czyli gotujecie cynamon z cukrem. To się bardzo fajnie łączy. Gin, truskawki, cynamon, mięta i limonka. A mięta tu pięknie zrobi takie odświeżenie całości. Też nie można przesadzić, bo może być za gorzkie. Bo mięta potrafi być gorzka, ale myślę, że nam to nie grozi. Dobra, no to teraz na serio blendujemy.
teraz, żeby nie dziadować, faktycznie przeleję to do butelki, żebyście widzieli, jak to powinno wyglądać finalnie. Ta mięta nam już nie jest potrzebna, więc sitko i wlewamy sobie. Bo mięta już wystarczająco oddała smaku, także i tak będziemy ją czuli i tak. Tutaj pocieracie sobie sitko łyżeczką albo palcem, jak nie macie pod ręką, tak jak ja. Czystym palcem oczywiście. Ale nie ma mi kto podać łyżeczki, także wybaczcie, dzisiaj nagrywam sam, a jak puszczę sitko, to poleci. I proszę bardzo, truskawkowy batch imprezowy, gotowy. No dobra, no to ponownie jesteśmy na imprezie, ponownie nam ktoś podaje, polewa, cyk. Tyle zajmuje Wam teraz przygotowanie koktajlu. Bo w ogóle stawiacie do samoobsługi, niech sobie sami nalewają ile chcą. Perfekcyjnie kwaskowe, perfekcyjnie orzeźwiające, fajne jednocześnie. Truskawkowe, czuć tą miętę, tą taką właśnie świeżość z niej i na pewno nie czuć, czego nie czuć, to na pewno, że to jest gin. Jest pięknie. Jeżeli postawicie obok siebie wtedy te dwa światy, czyli tą margaritę ogórkową i tego wariata, to będziecie mieli super zestawienie. Te dwa po prostu na imprezie, jak zrobicie coś takiego znajomym, to będą podjarani fest. To będzie taki dream team dla nich. Ekstra właśnie na domówkę, na grilla w ogóle sobie to wziąć ze sobą, wiecie, grillujecie, tam nie ma czasu na drinki. Przywozicie coś takiego schłodzone do szkła czy do kubeczka plastikowego, nawet z lodem i lecimy. W czerwonym kubku polecam amerykański. Ostatni przepis przed nami. Przyszła kolejna koktajl, ostatni i tutaj tak naprawdę ładujecie, co macie z owoców i cytrusów pod ręką, bo to jest taki mashup, bym powiedział, wszystkiego, to jest taki punch imprezowy. Ja go kiedyś pokazywałem na shortzie bodajże, czy na jakimś odcinku, jeden z pierwszych w ogóle, na samym początku kanału. U mnie to będzie tak, taki zwykły, ciemny rum. Do tego pójdzie arbus, zaraz go zblendujemy. Do tego pójdzie sok z cytryny, sporo soku z cytryny. Taki sok multiowocowy. Do tego pójdzie jeszcze skórka z pomarańczy, ześcik i jeszcze prawdopodobnie imbir gdzieś mi się tu walał, więc imbir też będzie pięknie pasował. Niestety, wybaczcie, ale będzie bez imbiru. W oryginalnym przepisie było jeszcze mango i guava, ale ze względu na to, że jest to temat imprezowy, to nie będę tego utrudniał, tylko będę upraszczał ten przepis, żeby był jak najlepszy, ale jak najprostszy, więc sok dobrej jakości, wieloowocowy, aby był jakieś takie nie dziadostwo, tylko takie w miarę jakieś i będzie git. Także zacznijmy od przygotowania arbuza na szybko. Znowu nasz nieszczęsny blender, kroję moim autorskim nożem. Pestki najlepiej ominąć, żeby nam się nie zblendowały razem z arbuzem, ale i tak będziemy odcedzać, więc się nic nie stanie. Nawet jak się zblendują, to się je wyciągnie. Także są też bezpestkowe oczywiście te, jak one się nazywają, arbuzy. Więc wtedy polecam kupić bezpestkowego arbuza i z głowy temat. Wrzucamy wszystko. Ok, mamy taką ilość arbuza, więc go szybko tu przyblenduję. Nie musicie tego blendować na dobrą sprawę, tak naprawdę wystarczy, żebyście to ugnietli czymkolwiek. Jeżeli jesteście na imprezie, to, jesteście na imprezie, to tym bardziej nie będziecie mieli pewnie za bardzo warunków, zależy jeszcze gdzie. Nie mając pod ręką blendera też to wyjdzie. Ja mam blender, więc skorzystałem. I znowu siteczko, więc szykujemy sobie już naczynie. Tego typu rzeczy ja podaję jako poncz, więc zawsze robię w wazie, więc żeby było ciekawiej, to podamy to w wazie. Przeszliśmy do konkretów, mamy tutaj wazę. Znowu pójdę w ilości raczej pół na pół, w sensie normalnie bym tu zrobił pełną butelkę, ale na potrzeby prezentacji zrobię połowę. Ja nie jestem ten, jak on się nazywa, tipsy bartender, co wlewa wannę alkoholu, także na start cedzę tego arbuza. Widzicie, co najważniejsze zostało, czyli soczek. A cały syf został w tym sitku. I tym razem nie będziemy tutaj robić żadnych odmierzania, żadnego i tak dalej, tylko robimy na oko mniej więcej pół butelki rumu, jakieś pół szklanki właśnie soku z cytryny, ześcik z jednej pomarańczy. On zrobi taką fajną tutaj, zapach fajny zrobi po prostu. Imbir, jeśli macie, to też warto zetrzeć do środka. I tak jak mówiłem, tropikalne musy typu właśnie guava, mango, zajebiście robi. Papaja może być też. Chodzi o to, żeby to posłodzić czymś tropikalnym, żeby nie było takie zwykłe, że tak powiem. No i teraz wchodzi, tak żeby jakoś to wyrównać, mniej więcej 3/4 szklanki. Może tak, 2/3 szklanki, to tropikalnego się spróbuję go. Tak, on jest bardzo, bardzo słodki, więc idealnie tu wejdzie. No i teraz opcjonalnie, jeśli macie, oczywiście, Angostura Bitters, znacie już z kanału. Jeżeli macie, to dodajcie, jeśli nie macie, to nie dodawajcie. Kilka daszy, on fajnie to podbije. No i teraz oporowa ilość lodu. Tutaj musi być mega dużo lodu, żeby się to nie rozwadniało. Powtarzam po raz milionowy,
Im mniej lodu, tym gorzej. To się będzie rozwadniało, będzie niedobre, będzie ciepłe. Najlepiej zawsze walić więcej lodu, niż wam się wydaje, że potrzebujecie. Ja wiem, że to jest wbrew jakby instynktowi, ale tak, uwierzcie mi, tak to działa. Moim zdaniem to jest za mało lodu nadal. Już lepiej. Coś tego typu, właśnie. Coś tego typu. Spytacie, jak to podawać. Oczywiście po amerykańsku, w czerwonym kubku. Ale że moje kubki czerwone gdzieś wsiąkły, zostało mi tylko niebieskie, więc będzie w niebieski. Żeby nie było, że oni tylko piją z czerwonych. I nadal uważam, że to jest za mało lodu. Nadal. Można jeszcze wrzucić trochę mięty, na przykład listków. Też zarobi się zrobi. Bazylię można zrobić, wrzucić. Bazylia też zrobi zarobistą robotę. Borówki można wrzucić, można maliny wrzucić. Także tutaj macie pełną dowolność. To jest tylko, jaka powinna być tutaj, na jakich zasadach powinno być to robione. Bomba. Nie czuć w ogóle rumu. Totalnie nie czuć rumu. I dlatego przestrzegam, to jest cichy zabójca, niestety, więc nieraz na moich imprezach ludzie naprawdę źle kończyli, bo im ten poncz tak wchodził. Także z wielką dozą ostrożności polecam ten poncz i w ogóle te poprzednie również. Mam nadzieję, że się podobało i wam się to przyda na imprezach. Faktycznie róbcie, próbujcie, dawajcie znać, jak się podoba. Do zobaczenia, skalkoholowe. Siema.